Cześć, z tej strony mówi Zielu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie. Dzisiejszy temat będzie bardzo delikatny i trudny do poruszenia. Postaram się go poruszyć tak delikatnie, jak się tylko da. A więc dziś chcę się odnieść jeszcze raz do kazania księdza, które dzisiaj wysłuchałem. Dla Was to jest niedziela. Jeżeli ktoś szuka konkretnej treści, to ją podawałem w odcinku 19 Filozofa na Prawie. 19? Tak, 19. Ten, w którym mówiłem o brodach. W każdym razie chcę się odnieść do tego rozróżnienia na wojnę i ludobójstwo, mówiąc o wojnie na Ukrainie. Konkretnie moją refleksję, która dotyczyła, słysząc te słowa, bo pierwsze, o czym pomyślałem, jak było to wojna i ludobójstwo, to hej, ale tu jest zupełnie inne brzmienie tego wyrazu. Opisujemy właściwie ten sam stan faktyczny, bo wszyscy wiemy, co się dzieje na Ukrainie. No chyba, że jest się daleko, to się wtedy nie wie, kiedy widzimy tych uchodźców lub nie widzimy tych uchodźców. Ale jest zupełnie inny przekaz, jeżeli mówimy wojna na Ukrainie, a ludobójstwo na Ukrainie. I pierwsze, co pomyślałem, to kiedy to strategie wojenne, takie jak Total Wary. Dlaczego? Bo mam dobry przykład. Kiedyś grałem w taką grę jak Total War Rome. To jest klasyk. Na pewno dużo osób też ją grało. I tam było tak, i tam, no i chodziło o to, że budowałeś swoją nację, że się tam grało, nie wiem, któryś tam rodem rzymskim, nie wiem, Juliuszami, Brutusami, Scypionami, to nie jest istotne. Istotne jest to, że jak grało się Juliuszami, to tam trzeba było tych Galów, Germanów tam podbijać i zawsze było to, kiedy się podbijało miasto, miało się trzy opcje do wyboru, czyli pokojowa okupacja, zniewól ludność albo wybij ludność, nie? Na razie jeszcze nie mówimy pod kątem moralnym. Pod kątem mechaniki gry było tak, że jeżeli brało się pokojową okupację, no to to miasto zostawało tak, jak jest, ale ze względu na to, że no to zostawało takie, jak jest i właściwie cały czas musiał tam być duży ten garnizon pozostawiony, żeby nie było tam rozruchów i nie można było iść dalej, nie? Co opóźniało całą ekspansję i budynki, ale budynki zostawały w tym nienaruszone, co we wczesnej fazie gry właściwie nic nie dawało. Była kolejna opcja z niewól ludność i wtedy tych obywateli z tego miasta rozkładało się na te wszystkie inne miasta, które były. Odpowiadał tam proporcjonalnie czy tam zasięgu i to dalej był problem, bo jeżeli miasto, bo chodziło o zadowolenie, jeżeli miasto miało wysoki poziom niezadowolenia, to mogło się zbuntować i wyrzucić się z miasta i znowu musiałeś się o nie bić, nie? Natomiast w wypadku, w którym było zniewolenie, to niezadowolenie, wyobraźcie sobie, nie zostawało w tym jednym miejscu, tylko się rozpraszało po całym imperium, po twoich miastach. I była trzecia opcja, czyli wybij ludność. I kiedy wybijało się ludność, to uszkadzało się oczywiście budynki, ale tak jak mówiłem, budynków zwykle tam dużo nie było, ale dostawało się za to pieniądze, rabowało się te pieniądze i zabijano odpowiednią ilość tych obywateli, których tam było, ci, którzy nie są natywni. No i to była najskuteczniejsza opcja podboju, bo nie dość, że dostawałeś pieniądze, to jeszcze ci obywatele, to jeszcze poziom zadowolenia był wysoki, no bo ci, którzy byli niezadowoleni, poszli pod miecz, nie? Ja to mówię tak beznamiętnie, bo wtedy też tak myślałem, jak to grałem tak beznamiętnie, po prostu mechaniki gry, młody byłem, nie? Ale tak dzisiaj, jak pomyślę nad tym i pomyślę nad tym, jakie ja tam rzeczy dokonywałem, pod względem takim moralnym, to myślę z przerażenia, mój Boże, ja tam dokonywałem właściwie zbrodni wojennych, wybijałem. Ja byłem gorszy niż ci Rosjanie, którzy tam są na tej Ukrainie, bo tam każdy szedł pod miecz, nie? I tam też nie było rozróżnienia kobiety, dzieci, mężczyźni, była tylko ludność, taki ten mętna cyferka. Jak tak nad tym pomyślę od strony moralnej, to były straszne rzeczy, które tam robiłem, ale po prostu takie były mechaniki, jeżeli chciałeś tam skutecznie grać, nie? Tam nie chodziło o to, żeby być moralnym, chodziło o to, żeby mieć wyniki, czyli wyniki w postaci tego, żeby szybko zbudować imperium, narzucać swoją kontrolę innym państwom, wybić przeciwnika. No i jak tak myślałem nad tym i tam, znaczy jak nad tym myślałem, to myślałem, że podobny zabieg jest między wojną a ludobójstwem, bo jak myślimy wojna, to myślimy sobie właśnie takie dwie grupki ludzi, którzy, nie wiem, rzucają w siebie oszczepami czy tam innymi mieczykami, tak jak w tym Total Warze, nie? Jest armia zawodowa wykrutowana przez tego pieniążki, potem idziemy do kolejnego, biją się z drugą armią, która też jest najęta za pieniążki, przechodzimy do innego regionu, żołnierzyki się biją, nie? I tyle. Ale pomijamy właśnie ten wymiar drugi, ten wymiar ludobójstwa. Bo ten wymiar
ludobójstwa ludzi jest dużo nam bliższy, no bo jesteśmy ludźmi, nie? No i z tego powodu, że jesteśmy ludźmi, to ten wymiar tych wojen powinniśmy bardziej przypatrywać właśnie przez swój pryzmat. Jak mówimy, że ludobójstwo, to od razu patrzymy przez pryzmat siebie, że ja też bym mógł tam być potencjalnie, nie? I że to nie są jakieś nie jest jakaś wyszkolona armia, tylko że to są ludzie, nie? To są jakieś normalne podmioty. Ostatnio zresztą słyszałem, że jeden z twórców moda do Isaaca tam, to był taki ten, Tower Defense, o, taki gatunek. Tylko że to była modyfikacja, gdzie były zawarte postacie z Isaaca, nie? Czyli tam ci, którzy tam, nie wiem, pluli pociskami, ci, a ten, były te bradery. Brader Poppy, Magi i tak dalej. Tam miały odpowiednie statystyki. Czady, nie? A takie Plants vs. Zombie świeci The Binding of Isaac, w takim bardzo dużym skrócie. No i problem, który wynikał w tejże grze, jest taki, że no nie może być mod kontynuowany, bo najprawdopodobniej twórca tego moda został zwerbowany do armii, nie? A jeżeli tworzył takie mody, no to dlaczego miałby być osoba, która jest zaangażowana w inżynierię, czy tutaj te programy, po prostu pisze aplikacje, dobrze się bawi, nagle jest zmuszona tutaj te zmiany rzeczywistości, nie? Zmiany rzeczywistości środowiska i pójścia na front, nie? To jest przykre. Już nie mając na przykład o Stalkerze, jak była smutna informacja, to był grudzień, już nie pamiętam czy tego, czy zeszłego roku, chyba tego roku, jak w okolicach Świąt Bożego Narodzenia wyszła informacja, że jeden z twórców gry Stalker, no, został zastrzelony, zginął na froncie. No, więc w takim wymiarze, jeżeli się przypomina o takim wymiarze tej wojny, to właśnie to ludobójstwo faktycznie nadaje tego innego wymiaru, nie? I zacząłem się zastanawiać pod tym pod kątem, czy, co można wykazać, czy czego nie można wykazać, bo zadałem sobie takie pytanie, załóżmy, że chcielibyśmy oddać hołd tym osobom, które tam były, zginęły w czasie potyczki tej wojennej, nie? Którzy zginęli tam bohatersko walcząc po jednej ze stron, nie będziemy precyzować, która, chociaż wiemy, o której stronie mówię. I załóżmy, że chcielibyśmy oddać to, co się działo w Buczy, nie? Pytanie, czy powinniśmy to oddać symbolicznie, czy powinniśmy to oddać obrazoburczo? Czyli mówiąc tak bardziej językiem ogólnym, jeżeli byśmy poruszali się w sferze horroru, czy chcemy horror psychologiczny, który byłby subtelny, ma jakieś znaki, symbole i konsument, czy w tym wypadku odbiorca, musi je rozwikłać, musi znaleźć poszlaki, połączyć odpowiednie kropki. Czy może wolelibyśmy gore i zaszokować swojego odbiorcę poprzez ten obraz, który chcemy mu zgotować? I to nie jest łatwe pytanie. To nie jest łatwe pytanie, bo nie wiem, która forma byłaby bardziej dostojna, która byłaby lepsza, bo jak pewnie wiecie, ja lubię takie właśnie mocne dzieła, które poruszają niełatwe, kontrowersyjne tematy. Jakoś tak wyszło, bo widocznie te, które nie były, już odpadły. Swojego czasu grałem na przykład taką grę Braid, która mówi o miłości. No taka miłość, powiedzmy, trudna, ale jest, ona może być odczytywana na wiele sposobów. Jedna z nich mówiła, że jest to gra o wymyśleniu bomby atomowej i w ramach tej gry, znaczy interpretacji pożądanej przez autora, łącząc wydarzenia tej gry, między innymi cytaty, które padały, no to jest ten, no to się zgadza, to się pokrywa z tym, co się faktycznie tam wydarzyło. I sam twórca powiedział, że dopuszcza taką interpretację, bo miała być wolna od interpretacji, nie chciał nikomu niczego narzucać, nie? W tym wypadku byśmy trochę tą interpretację musieli narzucić, więc mamy te symboliczne. Oczywiście to nie mówię, że o, miłość jest trudnym tematem. Nie, 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 kiedyś grałem taką grę The Path. To była gra, że grało się czerwonym kapturkiem i tego czerwonego kapturka się wybierało spośród poszczególnych dziewczyn, które były w różnym wieku. I zadanie gracza polegało na tym, że było się tym kapturkiem wybranym, miało się jedną prostą drogę do domku babci i dostawało się zadanie dojść do domku babci. No i tam można było dojść do tego domku babci, dostawało się jakieś zakończenie, ekran końcowy, wracaliśmy do tego pomieszczenia z wyborem dziewczyn, ta dziewczyna znowu tam była i można było nią zagrać jeszcze raz albo inną. Ale gra polegała na tym właśnie, żeby się sprzeciwić temu rozkazowi, tej zasadzie pójścia do babci, pójść do lasu. I jak Państwo, o czerwonym kapturku, nie chodzi o to, żeby dojść do tego domku babci, tylko żeby spotkać wilka. I każdy z tych kapturków musiał znaleźć tego wilka, który tam reprezentował pewne zagrożenia, albo też coś innego. Kiedyś pamiętam, dawno temu czytałem jedną interpretację, że to jest takie jakby limbo,
oczyszczenie i wszystkie te dziewczynki zmarły w jakiś brutalny sposób i to spotkanie z tym wilkiem przypominają o tym, że one już nie żyją, nie? To też jest jedna z interpretacji, ale spośród tych wszystkich scen, które były, ja pamiętam, i to była w sumie, to był błąd, że ja tą dziewczynkę wybrałem jako pierwszą, to bohaterkę może bardziej będzie adekwatne. Bo to była historia na tyle mocna, że wszystkie inne przy niej wypadły tak już umiarkowanie. Chociaż jeszcze ta z tymi słoikami i z tym wszystkim zielonym też była ten, też była niezwykła groza, ale ona nie wynikała z tego obrazu burszczości, tylko z tego, jak wszystko było poukładane, sztuczne i hermetyczne. Jaka była tam nuda, nie? Co też jest ciekawe. Ale to może jeszcze o debuff kiedyś indziej sobie porozmawiamy, nie? Ale chciałem wspomnieć o tej, która zrobiła na mnie największe wrażenie, bo tam była scena brutalnego. Dokończcie sobie bohaterki przez mężczyznę, i było to pokazane bez w ogóle pokazywania tego aktu. To było wszystko zrobione poprzez dźwięk piły rąbiącej drewno. Tak. Sugestywnie, bardzo ten mocarnie, już z taką na przykład spiralę, że się wchodziło po schodach. I tylko był obraz na łóżko, w które wzrosło taki duży świerk w samym środku, nie? I to zrobiło na mnie wrażenie, że tak trudny temat, tak brutalny temat został poruszany w tak symboliczny sposób, nie? I to zrobiło na mnie właśnie wrażenie. Tego, że to zrobiło na mnie wrażenie z tego powodu, że taki można, bardzo poetycki, niedosłowny temat. Przekazać tą tragedię, tą, no tak, tragedię, tą tragedię, która może się komuś trafić, nie? To było niesamowite. Ale z drugiej strony, wiecie też, że ja lubię ten gatunek, ten bardziej obrazoburczy, taki jak na przykład horrorze gore, nie? Czyli taki, że wprost pokazujemy, gore się opiera na. Chciałem nagrać o tym konkretny materiał i pewnie to zrobię spokojnie, gdzie dokładnie omówię horrory i gore. Ale gore się opiera na obrazoburczości, czyli na tym, żeby szokować odbiorcę, pokazać mu jak najwięcej. Czyli na przykład nie, czyli jak na przykład tutaj mówiłem o tej scenie, to tym z gorem by się nie patyczkowali, po prostu by machnęli tą scenę, po prostu by ją pokazali. Pokazaliby ją z jak największą dbałością o szczegóły i jak największym dbaniem o detale, nie? No i wtedy, no i i dzięki temu, żeby pokazali te detale, to by można było zobaczyć tą obrzydliwość tej chwili, nie? Czy obrzydliwość tego aktu, czy być szokowanym, nie? Oczywiście problem jest taki, że jeżeli by to się rozpanoszyło, to byśmy się przyzwyczaili do tego widoku i to by już na nas nie robiło takiego wrażenia. I wtedy by lepiej to zrobiło właśnie to symboliczne ukazanie. Nie wiem, czy znacie, pewnie znacie film, krótki film o zabijaniu. To chyba był Kieślowski, prawda? Jeszcze sprawdzę, bo nie pamiętam dokładnie. Ale to jest ten filmik o wykonaniu filmik, Jezu, film. O ostatnim. Jezu, nie prawo o zabijaniu, tylko krótki film o zabijaniu. Tak, Kieślowski, prawda? No to tak mówię z pamięci, a nigdy nie pamiętam. Tak, Krzysztof Kieślowski. Ja go kiedyś oglądałem oczywiście w tym Gdańsku, tam chyba mówiłem o tym, tam profesor Żaniec był między innymi obecny, ale pamiętam tylko filmoznawcę i teraz przychodzi pora, żeby pochwalić tego filmoznawcę, bo kazał nam skupić uwagę na tym, z jaką dbałością o szczegóły Kieślowski pokazał ten akt zabijania, czyli tego, że jest ten, jak działa ta do wieszania, że pod skazanym była posunięta miska, żeby nie trzeba było po nim sprzątać za bardzo. To jakby to, że dają mu zapalić tego ostatniego papierosa i potem go przymuszają, trzymają go za karby. On nie chce dać się powiesić, a muszą, bo to taka została nakazana kara, trzeba ją wykonać. I właśnie przez to, że jest to tak pokazane brutalnie, no i oczywiście przez odpowiednie też dobranie kolorów, czy to cieni, grę i tak dalej, czy w ogóle przez ten kolor, który jest taki przerzucony. No to jest ten. No to widać po prostu to okrucieństwo tej kary śmierci. To jest po prostu spotęgowane właśnie przez ten film, takie podejście i między innymi przez te dbanie o szczegóły, o tą pieczę. Dlatego to robi wrażenie, nie? No i jest problem, nie? Jest po prostu problem. Czy mówiąc o takich wydarzeniach, takich brutalnych, powinniśmy się kierować tą dosłownością? Dosłownością przekazu, bo może dzięki temu opowiadając, jak było naprawdę, jak to dokładnie wyglądało i wywierając takie wrażenia szoku,
oddamy cześć tamtym osobom, czy może jednak powinniśmy to robić w sposób bardziej symboliczny, nie? Nawet mamy w historii, możemy powołać się na inne jeszcze przykłady, mamy pieśń, że czwórkami idą żołnierze z Westerplatte. Nie mówimy, że tam byli zabijani, że tam ginęli, że zostali zaatakowani znienacka i tam wiele z nich zginęło. Tylko mówimy, że czwórkami idą jak bohaterowie. To chyba był Gloria Vitis, były ten żołnierze, którzy padali na mech, który łagodził ich w upadek. Jakoś utkwiło mi w pamięci, bo jak czytałem tą książkę, to tego nie zauważyłem, nie? W ogóle nie polecam jej przeczytać. Przeczytajcie coś innego. Przeczytałem, bo myślałem, że to będziemy omawiać kilka lekcji, wypada przeczytać jakąś lekturę. Rozczarowałem się, więcej lektur już nie przeczytałem. No, ale z drugiej strony, tutaj mamy takie symboliczne pokazania, delikatne. Z drugiej strony wszyscy pamiętają Katyń, Wajdy, który się ogląda nie dla całości filmu, tylko dla tej sceny, jak polscy oficerowie są mordowani bestialsko w Katyniu. Jak tam jest to pieczołowicie pokazane, że nie wszyscy tam giną, część jest zabijana wcześniej, są wywlekani dosłownie jak bydło z taką brutalnością, worki są im zakładane na głowę. Chyba jeden miał założony worek na głowę, bo się wyrywał. To jak dokładnie jest przyłożony ten pistolet w tym miejscu, w którym powinien być, no, koszmarne. Ale właśnie po to to jest, żeby ten pokazać ten przesadę w tej chwili i to wszystko, tą całą brutalność, nie? Tylko problem znowu z taką brutalnością jest taki, i to widzimy na przykład w grach komputerowych, że nie zawsze osoby, które dopuszczają takie produkty na rynek, patrzą na to pod tym kątem, a patrzą, że na przykład ktoś może naśladować to, co zauważy. O ile dobrze pamiętam, kiedy była ostatnia kara śmierci wykonana w Polsce, to, publiczna kara śmierci wykonana w Polsce, to odnotowano dużo wypadków u dzieci, które no, zabijały się po prostu, bo odtwarzały to, co zobaczyły, nie? I zdarzyło się, że jednego poddusili za długo i ten i umarł dzieciak, nie? Bo były jakieś wypadki. I dlatego oczywiście, że jest to, że jest zakaz, nie? Że dzieci nie powinny tego widzieć. Ale to weźmy poważnie, że będąc dziećmi zawsze oglądaliśmy tylko to, co powinniśmy wiedzieć? No właśnie, przynajmniej z jedną by się zawsze znalazło. Żeby była złamana jakaś zasada. Więc mamy tą obrazoburczą, to w grach, że to się często blokuje, żeby ten nie wchodziło. W wypadku grach mamy często, oczywiście tematem tabu jest sfera intymna i to najczęściej tak się ten obcina, znaczy wycina takie kontakty, dlatego nie ma takich dobrych, dorosłych relacji w grach, chyba że umie się poszukać. To nie będę wam mówił, bo nie będę was bijał na złą ścieżkę, ale są takie, które próbują się z tematami trudniejszych relacji, nie tylko takich tych księżniczek i tych księciów na tych białych rumakach. Są też takie, które chcą podchodzić do tematów trudnych, nie? Takich, które często toksycznych nawet relacji, nawet nie takich jak w Braidzie, nie? Tylko takich naprawdę powalonych. Ale no, są blokowane, nie? Są bardzo często właśnie przez to, że są zbyt brutalne, a jeżeli byśmy zrobili nawet taki film, który by doskonale oddawał cześć tamtym osobom, oddawał to, jak to wyglądało, jak w tym wypadku Katyń, bo już posłużmy się tym, który istnieje, to przecież w momencie, kiedy jest taki dosłowny, to stroną, którym to nie jest na rękę, no będą blokowały ten film, będą blokowały jako wyświetlanie, nie będą chciały, żeby był pokazany, bo będzie im to przeszkadzało. Więc wtedy pytanie, czy oddamy cześć tym ofiarom, czy tym osobom, które w tym cierpiały, przez to, że ten film zobaczy mała garstka osób? No moim zdaniem to jest problematyczne, bo dużo lepiej by było, żeby ten przekaz poszedł, żeby jak najwięcej osób wiedziało o tym, co tam się stało i jak najwięcej osób wyciągnęło wnioski takie, że takie zachowania są złe i takie powinny być napiętnowane, naganne i żeby nigdy więcej się oczywiście nie powtórzyły. No i w wypadkach gier oczywiście to już możemy wspomnieć o tym, że jeżeli gra była zbyt brutalna, nie wiem, Manhunt, no była taka gra Manhunt, która była zakazana, chyba w Nowej Zelandii na pewno była zakazana, to była taka gra Rockstara o mordowaniu ludzi w takim tym show telewizyjnym. Mam ją kupioną, ale nigdy jakoś nie zagrałem, wolałem Bulego, poznęcać się nad współuczniami. W każdym razie jest... oczywiście wirtualnymi, nie, żeby nie było, że zachęcam do nękania w szkole. Nie, nie, nękanie w szkole też jest złe, B i powinno być napiętnowane.
Akurat Bully jest pod tym względem ciekawy, bo w sumie to przedstawia trochę w tym krzywym zwierciadle, nie? Pokazuje takie realia, że uczniowie są źli, nauczyciele też, ale że można coś z tego wykaraskać, wyjść z takiego toksycznego społeczeństwa. Taka trochę bajka, nie? Ale akurat jeżeli chodzi właśnie o takie gry brutalne, to często jest tak, że pomija się cenzurę w bardzo prosty sposób. To taki protip, że wydaje się grę, która ma wyciętą tą zawartość, która jest kontrowersyjna, a następnie i ona wchodzi na rynek, i potem dodaje się darmowego patcha, który dodaje tą zawartość, która musiała zostać wycięta. Z wieloma grami tak jest. Nie ze wszystkimi oczywiście tak jest, bo na przykład na konsolach to jest utrudnione, na PC-tach jest to ułatwione, bo na PC-cie łatwiej się grę patchuje niż na konsoli, bo na konsoli patch też musi przejść przez certyfikację, dlatego gry z Early Accessu lepiej się ogrywa na komputerze niż na konsoli, bo łatwiej się patchuje te wersje gier po prostu. Bo za wprowadzenie chyba patcha tam trzeba płacić jakąś dodatkową licencję za zmianę tej wersji gry. No bo to musi być zatwierdzone, żeby działało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak przynajmniej słyszałem. No i te, no, no i to jest sposób na obejście tej cenzury, nie? Ale nie wszystko da się wyciąć, nie wszystko da się opaczować. No i nie każdy będzie taki dociekliwy, żeby znaleźć taki patch, który będzie odcenzurowywał, nie? A często jest tak, że dzieło, które jest ocenzurowane, tu odnoszę się do pewnego tytułu, którego nie podam, no bo żeby nie było złego wpływu, jest praktycznie niezrozumiałe, czy jest bardzo trudno zrozumiałe, jeżeli się nie zna tego właśnie, tego kontentu, tej zawartości, która została wycięta przez tą cenzurę, nie? Więc, no, trudny temat. Bo wydaje się, że problem jest przeklęty. Jeżeli chcemy oddać sześć przez dokładne pokazanie tego, jak było, narażamy się na to, że to zostanie, to zablokowane. Wycinając ten content tego, że nie uda nam się go dopaczować, lub ludzie nie będą chcieli go doszukiwać, bo się zaspokoją tym, co mają. Albo te patche, które będą to chciały dodać, zostaną wykryte i wtedy one też zostaną zablokowane, bo też jest taka opcja. Natomiast wydając symbolicznym, stajemy przed dużym wyzwaniem tego, jak pokazać to w stopniu takim symbolicznym, żeby to budziło wrażenie, nie? Żeby oddać dokładnie to samo, co tam było, to samo, co tam zostało przekazane w tej wersji obrazoburczej. I obawiam się, że w niektórych aspektach takiej brutalności pokazanie symboliczne jest niemożliwe do ukazania takiego, żeby budziło taką samą odrazę. Bo nawet Silent Hill 2, jak było symbolicznie pokazane to, że pewna osoba była bardzo źle traktowana przez swojego chyba tam ojczyma i były pokazane w tle pomieszczenia, gdzie się toczyło z nią walkę, takie dziury, w których pojawiały się pręty i znikały, to wciąż, mimo tego, że to było symboliczne, prawie że dosłowne pokazanie, co tam się działo, to nie budziło takiego wrażenia, bo mi na przykład to umknęło, żeby odczytywać tak z otoczenia. I wiem, że dużo osób też tak ma, że im umyka coś z tego odczytania. Nie zostanie tak odczytywać z otoczenia, bo różne są formy przekazu, nie? Każdy jest wyczulony na coś innego. Dlatego to też jest problem. I w tym wypadku, jak pogodzić te formy, żeby symbolicznie oddać dokładnie to, co tam się działo, nie? Dlatego jest to problem. Moim zdaniem, i o tym chciałem porozmawiać. No bo skoro już zostało to zainicjowane miałem taką refleksję, to chciałem się z wami ją trochę podzielić, rzucić ten kamień z serca. I no cóż, no, to by było na tyle. Mam nadzieję, że nawiązując do odcinka 19, mimo tego, że się podzieliłem takimi swoimi moralnymi, strasznymi przeżyciami tego, jak to było, kiedy grałem w Total War Roma, to jednak mi to trochę wybaczy się, bo zobaczy się na moją brodę, że muszę być dobrym człowiekiem, bo mam brodę. Julek to w ogóle jest dobry, bo on cały jest w brodzie. No to tak trochę rozluźniając temat. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.